Siemanko mordeczki, witam was w reakcji Sztosa. Moja nowa reakcja na film o moleście. Film o moleście, Ewenement, który jest właśnie w kinach od paru dni. Czy warto pójść? Czy warto zobaczyć? Warto, bo trzeba ogólnie wspierać takie produkcje. Trzeba wspierać polskie produkcje. Jeśli one są o waszym ulubionym zespole, czy o jakimś nawet wokaliście, wykonawcy i tak dalej, zawsze warto pójść i tam rzucić im te parę monet, żeby po prostu te produkcje dalej się rozwijały, żeby opłacało im się po prostu je robić, bo jak oni sobie obliczą z tego wszystkiego, że mało ludzi przyszło i tak dalej, to nie będą po prostu robić tych filmów i my będziemy jakby tracić na tym, bo przecież chcemy się dowiedzieć, jak to wszystko wygląda od kulis i tak dalej. Tutaj wgłębiamy się właśnie w te lata, kiedy powstawała płyta Molesty Skandal, więc jakby zaczyna się to wszystko kręcić wokół tego spotkania właśnie Włodiego i Wienia i ogólnie o powstawaniu tej płyty. Więc jak chcielibyście się na przykład dowiedzieć czegoś o płycie Molesta plus Kumple albo jakichś innych właśnie tych nowocześniejszych, że tak powiem, powyżej tam 2005 roku, to raczej się nie dowiecie nic takiego, ale naprawdę jest to fajnie nakręcone, też wspierane przez Telewizję Polską, która dała tam swoje datki jakieś na ten film. Mi jako takiego fana, fanboya, który od zawsze tutaj wspierał i zawsze słuchał, oglądał wszystkie materiały związane z chłopakami, podobało mi się to. Nie spodziewałem się, że aż tak się będę śmiać na niektórych po prostu scenach. Myślałem, że po prostu dostaniemy taki porządny dokument, który, no to jest porządny dokument, ale że on będzie taki właśnie, nie będzie tam śmiechu i tak dalej, a naprawdę uśmiałem się dosyć na tym filmie. Jest pokazane wszystko od początków właśnie, gdzie oni gdzieś tam mieszkali, swoje dzielnice, pokazują osiedle, aż do miejsca, gdzie była nagrywana ta legendarna płyta i jak to wszystko się odbywało. Polecam wam to zobaczyć, nawet jeśli nie jesteście zbytnio fanem tej grupy, chociaż jak słuchacie rapu i nie jesteście fanem Molesty, no to nie wiem co się z wami dzieje w takim razie. Oczywiście muzyka jest wszędzie w tym materiale, są właśnie archiwalne jakieś ujęcia, są też celebryci rapowi, gwiazdy, m.in. PZ, TD, Wojtek Sokół się wypowiada. Ten typ Mes, chociaż jest chyba tylko przez sekundę tam, mówi jedno zdanie czy coś takiego, więc śmietankę jakby rapową zobaczycie. Trochę mało o Pelsonie jest w tym dokumencie, ale to dlatego, że on jakby później dołączył do zespołu i na tej drugiej płycie go tam, na tej dalszej płycie go tam mocniej słychać. Więc jak macie czas i macie ochotę, to myślę, że warto, bo to jest zawsze wspieranie i tych ludzi, którzy robili ten film, i też dostaniemy może nowe produkcje jakieś rapowe, więc jak najbardziej wam polecam film Molesta, Ewenement Molesty Skandal. Jest też reedycja tej płyty, z tego co się dowiedziałem, więc może warto się zapoznać, jak jeszcze nie znacie tego zespołu kultowego, jak kult. Pozdrawiam was serdecznie, zapraszam do subowania i piąteczka.